Kochani, popatrzcie, co się dzieje w naszym państwie. Dzisiaj jest bez precedensu, wydarzy się rzecz w tym przyszłym tygodniu. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyjmie kandydata na prezydenta swego sojuszniczego państwa. Szanowni Państwo, ja zadam Wam pytanie. Czy ktoś Polaków pytał, że na terenie naszego państwa mają się mieścić bazy obcych wojsk? Moskiewskich pozbyliśmy się na początku lat 90. Czy Wy, ktokolwiek tutaj z Państwa stojących, wyraził zgodę i ktoś z Państwa zapytał, czy zdecydowali sami politycy? Tu w Białymstoku, tu w województwie podlaskim. My, którzy zawsze jesteśmy na pierwszej linii, jeśli chodzi o problemy ze wschodem. My wyraźnie mówimy, żaden z Polaków, dobrze życzących Rzeczpospolitej, nie pozwoli, by politycy samodzielnie decydowali o tym, by na terytorium Rzeczpospolitej znajdowały się bazy stałe obcych wojsk. Sojusz z NATO, oczywiście tak, jesteśmy państwem członkowskim, ale nigdy nie było zgody na tego typu prowokowanie, szczególnie w sytuacji geopolitycznej, w której my jesteśmy. I teraz jest tak. Rząd mówi, że strategicznym sojusznikiem rządu są Stany Zjednoczone. A czy rząd pytał Polaków, czy to jest nasz sojusznik, imperialne państwo, które ma własne śmierdzące interesy, to jest pierwszym jątrzycielem w Europie i w świecie? Czy ktoś nas pytał? Czy ktoś naszymi głowami dzisiaj gra w tej polityce, w geopolityce, gdzie nasz Rzeczpospolita, nasze rodziny, nasze głowy są dzisiaj zamieszane? Proszę Państwa, dlatego w wyborach prezydenckich. Właśnie, żebyśmy dalej nie byli manipulowani i nasze głowy narażane. Dlatego powiedzmy zdecydowanie i w pierwszej turze, i w drugiej turze. Nie, panie prezydencie Duda, drugi raz ci się to już nie uda. Dziękuję. Nie dla Dudy! Nie dla Dudy! Nie